Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy trening został zrealizowany dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Witamy Was serdecznie na naszym kolejnym treningu. Dzisiaj zajmiemy się częścią techniczną. Dzisiaj będziemy trenować trzy techniki. Technikę ciurugi, blok nadżundemaki oraz blok chukyomaki. Mamy dzisiaj przygotowane dwie zabawy. I do tych zabaw będą nam potrzebne takie rzeczy jak? Świeczka, butelka wody, mleko i jakaś puszka. Oraz? Garnek. I? Skarpetki. Tak jest. Pierwsza technika, którą przedstawi Blanka, jest to technika ciurugi w pozycji gunusowi. Wyciągamy lewą rękę lekko do przodu, wykonujemy uderzenie ciurugi prawą ręką z jednoczesnym ściągnięciem lewej ręki do bioder. Ćwiczenie to powtarzamy 10 razy na jedną nogę, 10 razy na nogę drugą. Hanna. Tur. Set. Net. I to samo noga lewa. Zaczynamy lewą ręką uderzenie, prawą rękę lekko wyciągamy do przodu i uderzenie lewą ręką. Hanna. Tur. Set. Net. Dosu. Zabawa numer jeden. Pracujemy przy butelce z biegiem bokserskim. Mamy trzy stacje, czyli mleko, świeczka i puszka. Przy mleku robimy trzy pajacyki. Przy świeczce robimy trzy brzuszki. I przy puszce robimy 3 razy przysiad. Świetnie. I zaczynamy całą zabawę. Możemy zmieniać dowolnie jak chcemy dane ćwiczenia. Czyli zmieniamy raz mleko, raz puszka, raz świeczka i tak naprzemiennie różne stacje. Uwaga! Mleko! Puszka. Mleko. Świeczka. Puszka. Mleko. Następną techniką jest technika nadżundemaki. Blok dolny wykonujemy w następujący sposób. Prawą rękę kładziemy na lewą zegarkami i technikę wykonujemy w pozycji gunusowi. Hanna. Tul. Set. Net. Dosud. I to samo wykonujemy lewą ręką. Teraz lewa ręka wykonuje blok. Lewą rękę zegarkami nakładamy na prawą rękę.
i wykonujemy blok do pozycji gunusowi. 10 powtórzeń. Hana. Tul. Set. Net. Dosud. Następną zabawę, którą chcemy Wam przedstawić, to zabawa, która się nazywa rzut do gara. Trafiamy skarpetą do naszych garnków. Tak jak widać, oznaczone są punkty. Pierwszy garnek 10 punktów, drugi 20. 40. Świetnie. I naszym zadaniem jest trafić skarpetą do gara i zebrać jak najwięcej punktów. Można grać z tatą, z mamą, oczywiście lepsza jest rywalizacja, czyli są dwie lub trzy osoby. Zadanie numer 3. Wykonujemy blok Chukiomaki. Tak samo zaczynamy prawą ręką, krzyżujemy ręce zegarkami. Prawa ręka wykonuje w górę blok Chukiomaki z wejściem do pozycji gunusowi. Hana. Tul. Set. Net. I to samo druga ręka. Teraz lewą rękę nakładamy na prawą i wykonujemy blok Chukiomaki w górę. Hana. Tul. Set. Net. Toso. I ostatnie zadanie na dziś, techniki wzmacniające, apczagi. Podnosimy wysoko kolanko w górę i robimy końcóweczkę apczagi 10 razy na nogę w 3 seriach. Dziękujemy za dzisiejszy trening, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj był troszeczkę ciężki, bo techniczny trening, ale mam nadzieję, że był fajny i będziecie mogli go powtórzyć sami w domu. Oczywiście wszystkie zabawy, które przedstawiliśmy dzisiaj, fajnie było, żebyście zrobili z rodzicami, z bratem, z siostrą, żeby było fajnie i wesoło. Także zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Taekwondo w domu. Żegnamy Was serdecznie. Chariot. Kyuje! Tak.